Dobra. Także zmiksuj to jak. Takiego jak ja, który czasem lubi schab, czasem lubi klać. Browara na murku nie zrobić, papierosa w pociągu też. Chcą nadrobić francuskie pieski. Tak już jest, możemy siedzieć i wspominać dawne dni, kiedy razem golonkę z bekonem zawijaliśmy. Ale jest jedna granica, której nigdy nie przekroczę. Każą mi dziś jeść z buraka czerwonego kotlet. I może to staromocne, może to liczy, to nie jest cool, ale tak mój dziad i ojciec dumą odwieszcza w górze. Mięso, ja jeszcze mięso. Mówile, cielecinę, daj mi ją, póki jeszcze żyję. Mięso, ja jeszcze mięso. Mówile, cielecinę, daj mi ją. Spotkałem dziewczynę z buzi jak anioł. Powiedziała mi, że jest weganką. W drugim zdaniu, to przyjaciele moi. Nie mogłabym zrobić krzywdy im. Mówię, że mała jakich nie zjesz, bo nikt nie będzie hodował ich. Jedziesz krowa, która nigdy nie zrobi mu. Jest kukut, który nigdy nie zrobieje. Kukury kuku. Jedziesz świnia, która nigdy nie będzie krówkać miło, bo jak nie zjesz, to ich nie będzie. Miła dziewczyno. I kiedy już się nachyliłem, by jej buziaka dać, ona mówi, och, jestem taka zmęczona, muszę po 16 godzin spać. Mówię, mięso, ja jem mięso. Mówię, cielecinę, daj mi ją, póki jeszcze żyję. Mięso, ja jem mięso. Mówię, cielecinę, daj mi ją, jaką dziewczynę. Chłopaki na wiesie tutaj zawsze będą, Antek, Czechno, Waldek, Wierno. Chłopaki na wiesie tutaj zawsze będą, Antek, Czechno, Waldek, daj nam wołowiny. Wołowiny, cielęciny, cielęciny, wieprzowiny. Wieprzowiny, maliny? Nie. Czemu? Bo mięso, ja jem często. Wołowinę, cielęcinę, daj mi ją, póki jeszcze żyję. Mięso, ja jem często. Wołowinę, cielęciny, daj mi ją, póki jeszcze żyję. Ja jem mięso często, daj mi mięso gęsto. Wołowinę, cielęciny, daj mi ją, póki jeszcze żyję. Ja jem mięso często, daj mi mięso gęsto. Wołowinę, cielęciny, daj mi ją, jaką dziewczynę, bo jemy mięso często. Słuchajcie, tak, teraz tak, kolejna piosenka, już nie będzie tyle hałasów, to jest... Bo ja nie lubię hałasów. Nie lubisz hałasów? Ja też nie lubię hałasów. To było za głośno, co, tak? No. Masz rację. Dziewczyny zawsze mają rację. Dziewczyny zawsze, nawet kiedy... No, wiem o czym mówisz, no. Rozumiem cię.
Słuchajcie, ta piosenka to jest właśnie, to nie jest piosenka w żaden sposób o Antku, ale ta piosenka jest przestrogą, Antek, żebyś nie stał się właśnie takim człowiekiem, jak wiesz. Nie bądź takim jak ja, wiesz, nie bądź taki jak ja. To jest tak, wiesz. Kiedyś byłem na festiwalu w Radzyniu w zeszłym roku i... Tak, bardzo dobrze. Jak wiadomo, festiwale, żeśmy generalnie ewidentnie dużo, za dużo poszaleli. I miałem taki... I mieszkaliśmy w takim internacie, gdzie były pokoje właśnie takie piętrowe. I każdego dnia wstawałem rano skacowany i w ogóle, że za bardzo się zabolowałem. I był taki, taka naklejka, gdzie był nasz Polak, Jan Paweł II, naklejka z nim. I on się na mnie patrzył takim wzrokiem z tej naklejki. I ja byłem, zawsze się źle czułem. Czułem, że on potępia właśnie to, co robię, nie? I później sobie przypomniałem słowa naszego poety, znaczy naszego papieża Polaka, kiedy on powiedział, że wolność to nie jest możność czynienia tego, co się chce, tylko wolność polega na tym, że możesz robić to, co trzeba. I wtedy pomyślałem o tym i popatrzyłem na tą naklejkę i pomyślałem o tej piosence. I jest prawdą, że to i papież miał rację, ponieważ w ostatni dzień już kompletnie przegięliśmy pałę. I musiałem 16 godzin wracać do Wrocławia, to spóźniliśmy się na pociąg i w ogóle. Także z tego się wzięła ta piosenka. Tracę cierpliwość do ludzi takich jak ja, kiedy robię co chcę, a nie to co mam. Kiedy słucham szeptów w moim głupim łbie, kiedy nic nie wiem, ale udaję, że wiem. Trzeba robić to co trzeba, a nie to co się chce, bo wciąż robię co chcę i tylko dzieje się źle. Ci ludzie myślą, że mogą ten system oszukać, że nie muszą przestrzegać porządku, grawitacji i ustaw. Będą robić co chcą i nie martwić się co potem. A później mają 40 lat i budzą siedzi z siedzą sami za tym kotem. Ci ludzie mówią, że gonią marzenia. Ci ludzie mówią, że słuchają swego serca. Ale mam dość ich gadania. Mam dość pieprzenia, bo kiedy wstaję rano i patrzę w lustro, wiem, że nie robię co trzeba. I tracę cierpliwość do ludzi takich jak ja, kiedy robię co chcę, a nie to co mam. Kiedy słucham szeptów w mojej głupiej głowie, kiedy podobno się realizuję, a i tak nic nie robię. Trzeba robić to co trzeba, a nie to co się chce, bo wciąż robię co chcę i tylko dzieje się źle. Piekło jest pełne ludzi, którzy słuchali tylko siebie. Siedzą i gdybają o ciekawie jak jest w tym niebie. I gdy przechodzi diabeł z widłami, by wziąć ich w obroty, oni mówią, sorry, stary, nam się nie chce, mamy coś innego do roboty. Tych ludzi nie przekonasz, nie widzą w tym nic złego. Dla nich prawda i odpowiedzialność jest frazesem i banałem. Możesz mówić im latami i nie nauczą się niczego. Bo wiem, ile nie zrobiłem, ile życia zmarnowałem. Nie tracę cierpliwość do ludzi takich jak ja, kiedy robię, co chcę, a nie to, co mam. Kiedy słucham szeptów w moim głupim łbie, ile jeszcze zmarnuję szans, Bóg jeden wie. Zabawne, ile razy można nawalić i tak wyjść na swoje, ile razy można wygrać, a i tak wylądujesz w grobie. Ale odpowiadam im trzeźwo, mimo że alkohol we mnie buzuje, że nie rzecz w tym, jak skończysz, rzecz w tym, jak się czujesz? Dziękuję bardzo.
To jest piosenka na wszystkich pieśniarzy i innych undergroundowych muzyków, którzy siedzą siedzą w swoich piwnicach i są smutni, że nie mogą zrobić kariery, więc to jest dla nich piosenka. Ta piosenka powinna być zaśpiewana jak We Are The World, z mikrofonami i wszystkimi, że wszyscy śpiewają. Taki jest pomysł tego. I żeby taka pompa była do tej piosenki, niestety... Ja nie mam wystarczająco dużej ilości patosu, żeby sprzedać to, więc dlatego to będzie przyspieszona wersja tej piosenki, która jest zbyt szybka.